Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku poświęconym Heroes of the Storm. Tak jak obiecywałem, tym razem pokażę wam zadania dla bohaterów i całkiem przy okazji zadania codzienne. Już wam pokazuję jak to wygląda, zasłonimy jeszcze okno, żeby mi tutaj w japę nie świeciło za bardzo. Jesteśmy w głównym menu, przechodzimy klikając na swój awatar, no i mamy zadanie dla bohaterów. Zagrałem jak widzicie już jedną grę Diablo, który akurat teraz jest w puli tych bohaterów, którzy się zmieniają. No i jak widzicie właśnie mamy zadanie na dzień dzisiejszy, zagraj dwie gry bohaterem wojownikiem. Tak, zagrałem już jedną grę, oczywiście Diablo spełnia właśnie tą rolę. No i jak wykonamy to zadanie, dostaniemy 50 tysięcy doświadczenia i 500 złota. Także zagramy sobie grę właśnie Diablo. Wykonamy to zadanie na dzień dzisiejszy, no i całkiem przy okazji wykonamy też zadanie właśnie, jeżeli chodzi o Diablo, czyli żeby zagrać z nim dwie gry, dostaniemy za to 150 tysięcy doświadczenia. Także po tej grze, niezależnie od tego, czy ją wygramy, czy ją przegramy, no, wzbogacimy się o całkiem sporą ilość doświadczenia. Co do Diablo, jest to wojownik, więc jest to taki powiedzmy bohater na siłę, jeżeli chodzi o porównania do Doty. Ma jedna z jego umiejętności, to jest umiejętność, którą szarżujemy w przeciwnika i unieruchamiamy go na krótki czas. Później możemy jeszcze dodać do tego spowolnienie. Druga umiejętność to są fale płomieni. Wysyłamy w różnych kierunkach fale płomieni, które uszkadzają naszych, raczej ranią naszych przeciwników, struktury, stronników i tak dalej, i tak dalej. I trzecia umiejętność, to taka powiedzmy single target, czyli musimy kogoś tym namierzyć, tak jak tą szarżą. Powoduje coś takiego, że łapiemy tego, ten swój cel i rzucamy go za siebie, zadając jakieś tam obrażenia. Całkiem przy okazji, każdy stronnik daje nam jedną duszę, każdy bohater daje nam 10 dusz. Każda dusza zwiększa naszą maksymalną liczbę życia i regenerację życia, a w przypadku, gdy uda nam się uzbierać 100 dusz, to gdy zginiemy, odradzamy się po 5 sekundach, zamiast czekać na przykład minutę. Takie mamy opcje, jeżeli chodzi o tą ostateczną umiejętność. Jedna z nich to jest taka powiedzmy obszarowa. Unieruchamiamy wszystkich przeciwników bohatera na dość krótki czas, niezależnie od tego, czy ich widzimy, czy nie. Po prostu wszyscy bohaterowie, przeciwnicy nasi, którzy żyją w tym momencie, zostają unieruchomieni. Druga opcja to jest taki, powiedzmy, plujemy ogniem, stojąc w miejscu i kierujemy myszką, w którą stronę ten płomień leci. Zadajemy oczywiście jakieś tam obrażenia. Natomiast minus jest taki, że nie możemy się ruszać, więc musimy być powiedzmy w środku walki, żeby to przyniosło odpowiedni rezultat. Zresztą zaraz zobaczycie, postaram się pokazać wam tego bohatera jak najlepiej bym ja potrafił. Akurat zanim się załadujemy tutaj, to udało mi się omówić powiedzmy podstawowe rzeczy. Gramy na Blackheart's Bay. Ciekawa taka mapka z piratami. Ja widzę, że ktoś miał problemy. No i tak, jak widzicie, tu mamy nasze umiejętności i traits, czyli taką pasywną umiejętność bohatera. I wybierzemy sobie Soul Fist, które za każdą zebraną duszę dostajemy 5 dodatkowych punktów życia i 0,1 regeneracji życia, więc będziemy lepszym tankiem, będziemy w stanie więcej wytrzymać w trakcie gry. Myślę, że to w trakcie powiedzmy walki, myślę, że to jest całkiem fajna rzecz. Tak, na tej mapce zbieramy monety, odnosimy je do kapitana statku pirackiego, który po otrzymaniu odpowiedniej liczby monet rozkaże bombardowanie struktur naszego przeciwnika.
Ale wlazłem w to. No tak, i pojawiły się skrzyneczki. Jak widzicie, w każdej skrzynce jest jedna, tu jest druga. Już jej nawet nie ma, znajduje się 5 tych monet. Bohaterowie przynoszą monety, oddajemy tutaj do kapitana. No i w ten sposób, po uzyskaniu odpowiedniej liczby monet pokazanej tutaj na dole, w prawym dolnym rogu ekranu, no, kapitan zorganizuje, że tak powiem, zrzut na struktury naszego przeciwnika. No bez jaj. No. Skasowaliśmy. O Jezu, ten Uther może zacząć nie żyć. Dziękuję. Bieramy sobie talent. Wybiorę sobie to, że fale, które rzucam, wracają do mnie, w zasadzie zadają wrażenie dwa razy. To całkiem przydatna rzecz. No, udało nam się pierwszym, tak powiem, spłacić kapitana. Szczerze, moja drużyna tym razem całkiem ogarnia. Przejmiemy sobie tutaj. Przejmiemy sobie no, obozowisko tych olbrzymów. No i oddajemy kolejno od razu 6 będzie. Jak widzicie, za każdym razem, kiedy dobijemy do limitu, to limit na następny raz zwiększa się o 2. Czyli za pierwszym razem potrzebowaliśmy tylko 10 monet, teraz potrzebujemy już 12, no ale mamy już 6. Nasi przeciwnicy jeszcze żadnej monety nie oddali. Ja jestem tankiem, więc... tankiem, no powiedzmy, że jestem tankiem. W każdym razie na pewno jestem bardziej tankiem niż nowo. Od razu skoczę bliziutko oddać te monety. Jak widzicie, przeciwnicy nie oddali kompletnie żadnej. Myślę, że weźmiemy to. W ten sposób możemy sobie aktywować leczenie. Się akurat może przydać. Tutaj po lewej od naszego bohatera, niestety chyba nie widzicie tego, bo zasłania moja kamerka. W każdym razie jest taki symbol, który właśnie pokazuje nam liczbę aktualnie zebranych dusz. Oj, brakuje nam już tylko dwóch tych dublonów, czy jakie tam powiedzieć po polsku. A, ale są skrzyneczki, więc od razu biorę się za jedną. Tak jak wam wspominałem, ta gra jest dużo bardziej jakby o tym, żeby wykonywać zadania danej mapy, niż o tym, żeby nie wiem, farmić czy próbować zabić jak największą liczbę bohaterów. No. O, teraz ja będę cwany.
Och, zapomniałem, że mam tą regenerację. Nawet udało mi się przeżyć. Bierzemy sobie tą naszą ostateczną umiejętność. Wziąłem to, co zieje ogień, że tak powiem. Myślę, że będziecie mieli prędzej czy później okazję zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast myślę, że w międzyczasie napiję. Ach, jestem potrzebnie z tego zsiadałem. No, nie wiem, czy. Nie zrobiłem się kółko sam. No, tylko. Raz. Widzicie, całkiem fajnie można wykorzystać to, że w sumie jednym czarem, powiedzmy, przyciągamy przeciwnika, a drugim go odpychamy. Oddam sobie monetę, akurat się napiję. Już dwa razy kapitan nam pomógł. Brakuje nam tylko jednej monety, żeby pomóc nam po raz trzeci. W ten sposób całkiem łatwo to wszystko idzie. Jak widzicie, chociażby po minimapie, oni nie mają tutaj na górze dwóch wież. No tak, dwie wieże zostały zniszczone, a nasze struktury jeszcze wszystkie stoją. No tak, dodajemy sobie tutaj slowa do tej naszej takiej szarży. Będziemy spowalniać przeciwników teraz o 25% na 3 sekundy. Całkiem przydatna rzecz, żeby kogoś dogonić. No i akurat ja aktywuję. Ale jak widzieliście, wstałem praktycznie od razu, miałem zebrane 100 dusz, więc żaden to dla mnie problem. To była moja dopiero druga śmierć. No, jesteśmy, powiedzmy, wysoko, jeżeli chodzi o zadane, no, obrażenia zadane bohaterom. Pieprzyłem się troszeczkę. Natomiast moja drużyna przejęła tutaj rycerzy, przejęła golema tutaj z góry. Golem z pendragą dokładnie taki sam jak na tamtej mapie. Na mapie z kopalniami. No i się pchają, już prawie są przy korze przeciwnika. Na mnie swój czas zmarnowało 3 przeciwników, w sumie. Powiedzmy, że było warto. No,
wybrałem sobie teraz taki talent, że jak użyję tej fali płomieni, to przeciwnicy, którzy są w moim pobliżu, dostają obrażenia. Całkiem przydatna rzecz. Biorąc pod uwagę, że szarżuję na swoich drogach. No dobra, zacząłem trochę feedować, trzeba się ogarnąć. Ale przebiłem się prawie na pierwszą pozycję. No i przy okazji kolejny raz mojej drużynie się udało przekupić kapitana. Zostały im już tutaj dwa forty. Tutaj. Wieża, tu wieża, no i kor. Natomiast myślę, że tej wieży nie będzie za chwilkę. Myślę, że nie ma co tych monet oddawać, lepiej się teraz pchać. Szczególnie, że mamy tych rycerzy tutaj. Mam tyle regeneracji zdrowia, że mogę sobie wywolić na takie szarże. Nawet trochę przypalić przeciwniki. Poskładaliśmy czterech i pchamy do końca. Mamy zwycięstwo, więc totalnie teraz przekoksujemy, jeżeli chodzi o punkty doświadczenia. No tutaj zadania nam się odliczyły. W sumie, jak widzicie, mam 1400 zł w tej chwili. 200 tysięcy z tych zadań, 61 za grę. To trwa dość krótko i 20 za bonus. W gruncie rzeczy, powiedzmy, 1/3 poziomu się nabiła. Także dziękuję Wam bardzo. Przepraszam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Myślę, że jakby zagłębiliśmy się w kolejne mankamenty dotyczące tej gry. Pokazałem kolejnego bohatera, więc w następnym odcinku postaram się pokazać Wam coś kolejnego. Coś również ciekawego. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zawsze, powodzenia w Waszych grach. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!